momencie chciałem zaprosić do nas kierownika WORD Ostrołęka i radnego województwa, sejmiku województwa mazowieckiego Mirosława Augustyniaka. Powiem tak, tradycyjnie rower na gali musi być i rower jest. Tradycyjnie musi go kogoś trafić, ale ze względu na to, że kapituła tak długo rozmawiała, komu go przyznać, no to rower trafi do klubu kolarskiego 24 godziny i mam nadzieję, że zostanie sprawdzony podczas najbliższej czasówki w Rzekuniu. Bardzo proszę, panie prezesie Marku, zapraszamy. Można bardzo serdecznie. Witam Państwa. Dobry wieczór. Klub kolarski 24H, jak sama nazwa mówi, jeździmy bez ustanku. Dziękujemy serdecznie za to sympatyczne wyróżnienie. Sprawdzimy to oczywiście na naszych wyścigach kolarskich. Zobaczymy, czy akurat taki sprzęt od pana Mirosława zda egzamin. Ja zawsze na takich uroczystościach staram się uświadomić wszystkim Państwu, że kolarstwo jest jednak najważniejszą dyscypliną sportu. A wiecie dlaczego? Bo nie wszyscy posiadają rękawice bokserskie, nie wszyscy mają buty do biegania, nie wszyscy pływają, ale zapewne wszyscy posiadają rowery. Z jakich osiągnięć sportowych w 2018 roku jest Pan najbardziej zadowolony? Ogólnie chciałbym powiedzieć, że zadowolony jestem z tego powodu, że 22 zawodników z naszego klubu, z naszej drużyny, ci, którzy uczestniczyli w zawodach, stali na podium ponad 305 razy w sezonie 2018. Przejechaliśmy łącznie ponad 100 tysięcy kilometrów. W kolarstwie szosowym kolega Tomasz Jarkowski w wyścigu na 500 km pod Lublinem, nazywa się ten wyścig Lubelska Vuelta, osiągnął 10 miejsce w kategorii Open. A to wasze kolarstwo, ono się wzięło z naszego podwórka i z pasji, czy od razu wypływaliście na głębokie wody? Nie, oczywiście, że wielu członków naszego klubu to starzy kolarze, którzy trenowali nawet w latach 70., 80., 90. XX wieku. Założyliśmy ten klub w 2013 roku, w tym roku w lutym upłynęło 6 lat. Także no, pochodzimy przede wszystkim. W większości zawodnicy pochodzą od mału, od najmłodszego zawodnika z kolarstwa, natomiast teraz osoby na bieżąco, które przychodzą do klubu, wsiadają na rowery, są to osoby, można powiedzieć, że przypadkowe, niewychowane na sporcie kolarskim, a na piłce nożnej, na pływaniu i na innych, po prostu polubili w wieku 30, 40 czy 50 lat kolarstwo i są z nami. Dziękujemy serdecznie za nie tylko 2018, ale za dotychczasowe sezony naszym stałym sponsorom, którzy wspierają nasz klub. Dziękujemy władzom samorządowym, prezydentowi miasta, staroście, wójtom gmin na terenach, których organizujemy nasze wyścigi. Dziękujemy osobom wszystkim, które nas wspierają i pomagają w realizacji kolarstwa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.